Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będzie Rokosz Jerzego Lubomirskiego przeciwko Janowi Kazimierzowi. Jan Kazimierz, no tak jak zresztą każdy władca, tak sobie o tym już wspominaliśmy, dążył do wzmocnienia władzy króla w Rzeczypospolitej. On to próbował uzyskać, nominując na urzędy osoby, które zobowiązywały się do złożenia ewentualnie rezygnacji w razie, gdyby wypadły z grona tych, którzy mogli się cieszyć łaską króla. No i szlachta na Sejmie w 1658 roku po doświadczeniach z potopu szwedzkiego była gotowa nawet poprzeć reformy proponowane przez króla, czyli na przykład usprawnienie pracy przy przyjmowaniu uchwał większością głosów, wprowadzenie na przykład stałych podatków i utworzenie tej regularnej, stałej armii, o której już sobie też kiedyś wspominaliśmy. Król jednak nie zdobył zaufania większości szlachty, która nieufnie patrzyła nie tylko na jego działania, co na działania królowej Ludwiki Marii Gonzagi, którą widzimy tutaj na obrazie. Ludwika Maria Gonzaga, o niej sobie też wspomnieliśmy trochę przy potopie szwedzkim. Ona chciała wraz ze swoim stronnictwem, tak zwanym stronnictwem profrancuskim, chciała przeforsować sprawę elekcji vivente regge, czyli jeszcze za życia króla, żeby na następcę Jana Kazimierza został wybrany francuski książę Kondeusz. No projekt ten strasznie zbulwersował szlachtę, uważała to za zamach na tą świętą instytucję wolnej elekcji, co miałoby oznaczać także wprowadzenie bardzo silnych francuskich wpływów Rzeczypospolitej, a do tego nie chciała dopuścić i część szlachty, ale także i Habsburgowie. Na czele opozycji przeciwko temu ruchu stanął właśnie wtedy Jerzy Sebastian Lubomirski, Jerzy, który był zresztą hetmanem, widać to zresztą na jego obrazie, że był hetmanem, z jego inicjatywy armia, której król zalegał z żołdem, utworzyła konfederację, która przetaczała się przez kraj i go pustoszyła, domagając po prostu zapłaty zaległego żołdu. No i zagroziła ona nawet Janowi Kazimierzowi zbrojną interwencją na Sejmie, gdyby dalej chciał wprowadzać swoje reformy ustrojowe. Sejm odrzucił projekty reform, ale sąd skazał w 1664 roku Lubomirskiego na zdradę stanu, banicję i infamię, czyli jednym słowem na wygnanie, na całkowite wygnanie z kraju, zanik w życiu publicznym. Jednak Jerzy Sebastian Lubomirski sprytnie uniknął tego losu, gdyż już uciekł w 1664 roku, kiedy to właśnie było, uciekł na Śląsk i tam spotkał się z cesarzem Leopoldem I, elektorem Brandenburgii Fryderykiem Wilhelmem, a także z królem Szwecji wtedy panującym Karolem XI i od nich uzyskał fundusze na stworzenie nowej armii. Wydał tam także manifest, w którym czynił siebie wyzwolicielem spod królewskiej tyranii, który chciał zniszczyć obecnie panujący w Rzeczypospolitej ustroj. Odwołał się on do szlachty i konfederatów, wywołując rokosz w obronie właśnie tej złotej wolności, a także, tak jak to określono, w celu zwalczania francuskiego spisku. Walki toczyły się w latach 1666, między innymi wojska królewskie największą porażkę otrzymały w bitwie pod Montami, która miała miejsce koło Inowrocławia. I tutaj w odróżnieniu od tego, co miało miejsce pod Guzowem, o którym sobie mówiliśmy w przypadku Rokoszu Zebrzydowskiego, bitwa ta była bardzo, bardzo krwawa. Sobie w takim razie zapisać 1666. Bitwa pod Montwami, taka satanistyczna nazwa. Bitwa pod Montwami. Tam oddziały Lubomirskiego zwyciężyły, bardzo
uszczupliły szeregi zwolenników Jana Kazimierza, ale po odniesionym zwycięstwie widok takiego pola zasłonego trupami i to jeszcze niedawnych przyjaciół z czasów potopu szwedzkiego strasznie wpłynęły na psychikę Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. W takim razie udał się on na, w takiej sytuacji udał się on na emigrację, podpisano ugodę w Łęgowicach. W 1666 roku mamy także ugodę w Łęgowicach. Goda w Łęgowicach. W tej ugodzie, co prawda, Lubomirski zażegnał konflikt z królem, ale nie uzyskał on nigdy później poparcia tak dużego szlachty, nie było już szans na przeprowadzenie reform. W 1667 roku umiera Lubomirski, umiera też Ludwika Maria. Jan Kazimierz w 1668 roku, czyli rok później, abdykuje, wyjeżdża do Francji, tam wstępuje do zakonu i umiera 5 lat później. I tak się kończy cały ten rokosz, nie udaje się wprowadzić zmian, został wprowadzony tylko jeszcze troszkę większy chaos. Co się dzieje dalej? Po jego abdykacji mamy kolejną wolną elekcję, która już nie jest taka jednomyślna, jak na przykład w przypadku Władysława IV. I tym razem zamiast obcokrajowca postanawia się wybrać Michała Korybuta Wiśniewieckiego, syna Jeremiego Wiśniewieckiego, o którym sobie mówiliśmy w przypadku wojen ze Szwedami, obrony z Baraża. No ale nowy król okazuje się, że jest całkiem słaby, żeni się z Habsburżanką, wiąże się z Wiedniem i tworzy znowu spór między szlachtą, między obozem prohabsburskim, a obozem, który nadal się trzyma w Polsce, obozem profrancuskim, na którego czele stoi Sobieski. Znowu mamy jakieś bunty, czasem starcia zbrojne, zrywanie sejmików. Dodatkowo wybucha wojna wtedy z Turcją, o której sobie też wspominaliśmy. Król jest w jej obliczu bardzo słaby. Na szczęście Korybut Wiśniewiecki panuje krótko, bo tylko 4 lata, w latach 6-9-7-3. No i w 7-3 po zwycięstwie pod Chocimiem władzę obejmuje Jan III Sobieski, który także próbuje wprowadzić jakieś reformy, ale niestety niezbyt mu się to udaje i widzi szansę, że uda to się zrobić jego synowi Jakubowi. Dlatego próbuje zdobyć jakieś ważne terytorium, Mołdawię, Siedmiogród lub Prusy Książęce, aby ustanowić go terytorium dziedziczym dla swojego syna i tym samym skłonić szlachtę do wybrania go na króla, no bo wzięcie księcia danego terytorium oznaczało przyłączenie go także do Polski. Niestety to się nie udaje. Król próbował jakoś wprowadzić rządy dziedziczne Sobieskich, ale ten plan mu się nie udaje do końca życia. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o tą lekcję. Dziękuję Wam za uwagę, no i do usłyszenia ponownie. Cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.